Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. W poprzednim odcinku skończyliśmy na tym, że Silverhand wraz z krwawymi elfami zaczynają walczyć o Strathorn. Jest naprawdę duża bitwa. No dobra, nie jest ona aż taka duża, no, to jest naprawdę spora liczba jednostek, ale wydaje mi się mimo wszystko, że tutaj takie ilości wojska, jakie posiada Forsaken oraz taki inkom, jaki w tej chwili posiada, a całe 18 punktów kontrolnych, to będzie dużo nikomu. Jest o wiele więcej niż ma Silverhand i krwawe elfy razem wzięci. Tym bardziej, że Silverhand wiele jednostek w tym momencie nie przyswie, nie zapoda. No ale co możemy powiedzieć jeszcze jednego? Nie mamy już plagi. Plaga się poddała, zniszczyła koronę mrozu, tron mrozu. Mamy tutaj jednostki upadłych Nerubian, sprzymierzone z Forsaken. Cóż, zobaczymy. Zobaczymy, co oni teraz powiedzą. Jeżeli chodzi o Dalaran, no tutaj się bunkrują. Widziałem poprzednio, że gdzieś zmierzali, gdzieś wyruszali. Wydaje mi się, że będą chcieli zdobyć tutaj smoczą fortecę, smoczą wieżę. No już nawet tutaj szykują swoje wojska. No ale zobaczymy, czy przypadkiem nie umarli, nie będą chcieli tego zablokować. Tutaj trzeba powiedzieć, że jednostki Błonącego Legionu, kurde, ciągle się teleportują, one są wszędzie. Raz są na dole, raz są koło Strathorn, raz są koło Dark Hordy, teraz są tutaj. Kurczę, no, mobilne sukinsyny. A trzeba przyznać, że nadal są chyba w sojuszu z Forsaken. No niestety. A czy Fallen Nerubians też? Też. Mamy bardzo duży, można by tak powiedzieć, sojusz, który naprawdę mnie teraz zaskoczył, bo dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, co tutaj się stało. Mamy potężny sojusz na północy między Forsaken oraz Fallen Nerubians. No, to nie jest potężne, bo Nerubianie dopiero będą powstawać. Nie wiem, do czego oni chcieli doprowadzić. Jestem ciekaw, czy oni też są w sojuszu z Kultem. Tak, ale mają już tylko jeden punkt kontrolny, to tam nie jest ważne. Kult pada. Może oni zdawali sobie sprawę z tego, że przegrywają. Tak czy siak. Mroczna Horda tutaj zbrana ze swoimi wszystkimi jednostkami. Rend Blackhand nie żyje. Natomiast Krasnoludy robią coś ciekawego. Wysłali Taurisiana tutaj, żeby zdobyć ten punkt. Będą mieli dodatkowe jednostki, dodatkowy punkt kontrolny, dodatkowe miejsce do walki, które jest dosyć potężnym fortem obronnym. Jeżeli tutaj zbiorą wszystkie swoje wojska i zaczną atakować ich od środka, to Horda ma naprawdę ciekawą sytuację. Ciemna Horda, Dark Horde ma w tym momencie ciekawą sytuację, która może skończyć się dla nich nieciekawie. Dobra, ale kontynuujmy to, co się dzieje tutaj. Jednostki Silverhandu przegrupowują się. Muszą zebrać swoje siły. Jeżeli tego nie zrobią, zaraz poumierają. I właśnie to jest ten moment, w którym krwawe elfy muszą się zacząć wycofywać, bo napór pudżów, strzywańców, czy też wszystkich jednostek walczących wręcz jest zbyt duży. A z tyłu jest coraz więcej jednostek, które skutecznie zaczynają eliminować jednostki krwawych elfów. Czy oni się wycofają teraz do Tirsken? Tak! Aleksandros Morgrain umarł, przez co stała się krucjatą. I krwawe elfy muszą zrejterować wraz z Scarlet Crusade. A co się dzieje? Straciliśmy Falstada, straciliśmy Brana. To było trochę takie bez sensu. No ale cóż, chcieli, mają. Teraz mają tutaj całkiem sporą ilość jednostek. Dark Iron Sorcerers, Dark Dwarven Warriors. Tylko teraz przeteleportować wszystkie jednostki znajdujące się tutaj. Dlatego oni tutaj przyszli. Dlatego zostawili tutaj swoje jednostki, żeby to wszystko poniszczyć. Cóż. Oni idą do Ulduaru. Tylko po co? W tym momencie to już chyba nie ma znaczenia dla nich. Co się dzieje? Co się dzieje? Co to za dźwięki? Halo, Taurisian, masz 8 level. No,
rozwijacie swój piercing, płonącą oliwę wykonany, kurde, ile upgrade'ów. Tutaj się co chwila coś zmienia. Co się tutaj dzieje? Ło! Dark Horde walczy z Twilight Clanem. Może być to naprawdę bardzo ciekawa walka, która może całkiem sporo pozmieniać. Zacznijmy od tego, że krasnoludy mogą w tym momencie bardzo mocno podkoksać swoje siły, mogą zwiększyć swoją liczebność, no i przede wszystkim zwiększyć wytrzymałość i atak swoich jednostek, po czym zaatakować już słabszą część wojsk, które się tutaj znajdują. I teraz pytanie, kto to mógłby być? Widzimy, że Twilight Clan bez problemu dał sobie radę. Zniszczył wszystko, co tutaj się znajdowało. Wszystkie jednostki padły. A oni mają upgrade tylko 1-1. To nie jest wcale dużo. To jest szansa dla płonącego... dla krasnoludów, by te ruszyły do boju. No, fakt faktem, już teraz widzą wojska... jak ty się nazywasz? Führera. Wojska Führera już wiedzą, że nie ma innej opcji, jak teraz się wycofać, bo stracił praktycznie wszystko. Może coś zostało mu tutaj. Nie, tutaj nic nie ma. Przepłynął, stracił, umarł. Umarł w butach. Teraz jedyne, co mu zostaje, to zacząć odbudowywać swoje wojska jak najszybciej się da. Ale czy on ma na to środki? Nie ma. To jest właśnie duży problem. Teraz, gdyby krasnolud wiedział o tym, co się stało, wyruszyłby wraz z tymi siłami, które nie są wielkie, ale wystarczające. Tutaj na dół. Zabić Makteridona. Zniszczyć to wszystkich. No, problem polega na tym, że portal jest otwarty, a wojska mogą się przeteleportować stąd. A w zasadzie dokładnie stąd. To mamy Dark Portal z Outlandu prowadzący na Ziemię Orków. W Burning Step znajduje się właśnie ten portal. Zaraz obok Blackrock Spire. Krasnoludy muszą się teraz bardzo mocno ścisnąć po ślady i zacząć... Nie, co ty robisz, stary? Co ty odpieprzasz? No jo, ty nie wiesz o tym. Dark Horde, True Horde, o kurcze. Mamy teraz True Horde, które przymierzamy... Z kim macie wy przymierze? Kurde, tyle czerwonego, że to już... Ja już to raka dostaję. Ale nie, zaraz. True Horde? Okej. Okay. Mamy Garrosha. Mamy Stitchcraftera Blackfuse'a. Mamy Nazgrima. Wojska Krasnoluda przenoszą się w dół. Z kim wy macie sojusz? Macie sojusz z trollami? Chyba nie, co? Ojej. Trolle żyją? Jo, Imperium Trolli żyje. Ale z kim wy macie? Nie, z trollami już nie jesteście w przymierzu. Ale kurczę, z kim się przymierza True Horde? Z nimi? Co? Halo? Co? Ale co się stało? Halo, halo, wróć! Coś się stało, co bym chciał wiedzieć. Ktoś został przyzwany, ktoś coś zrobił. Bo to się nie dzieje, kurde, normalnie. Kogo mamy? Tu mamy generała Erudaxa. Może to on. Może Czoga. Yogg-Saron! Wiemy już, o co chodzi. Yogg-Saron został uwolniony. Teraz Twilight Clan może wykorzystać jego potęgę, jego siłę w swoich celach. A to czyni ich o wiele groźniejszymi, niż byli do tej pory. Następny w kolejce już zostaje Deathwing, zwany też jako Skrzydła Śmierci. Albo Śmierć o Skrzydły, ale to brzmi tak chujowo. Skoro już wiemy, co się stało. W ogóle, jak tam Imperium Trolli? Tam widzę... Wow! Są w podziemiach Dalaranu. Tak? To są podziemia Dalaranu? Tam do góry idzie się po Illidana. Dobra, już nie wiem dokładnie, co to są. Ale tutaj naprawdę dzieją się srogie walki między trollami a nieumarłymi. No i niestety trolle umierają. No niestety, tutaj wiele już nie zdziałają. Muszą się wycofać. No trzeba przyznać, że Forsaken są teraz bardzo potężni. Nie ma siły na nich. Chociaż bardzo mnie ciekawi, co się dzieje u Kel'Thuzada. No, wow! Kel'Thuzad zajmuje już stare budynki Hordy. Prawdziwa Horda zaczyna upadać.
trzeba znaleźć jeszcze ten punkt. No w sumie oni już dawno upadli, to była tylko część Dark Hordy, która już traci kolejny punkt kontrolny i zaraz straci jeszcze jeden. Wydaje mi się, że przejście do Blackrock Spire to już jest tylko kwestia czasu. Te jednostki, które tutaj są, może i są silne. Może i mają jakąś potęgę. Ale mimo wszystko jest tutaj krasnoludów o wiele, wiele więcej. Ja na jego miejscu nie sypałbym gruszek w popiele. Ruszyłbym w kierunku Dark Horny jak najszybciej. Problem polega na tym, że ja wiem, a on nie. On również nie wie, że tutaj większość wojsk znajdujących się... Halo? Halo? Nie kumam. Co? Wróć, bo tutaj coś się dzieje. Tak. O matko! Oni atakują Sunwell! To był tylko bait. No to już jest naprawdę chwila, żeby tutaj wszystko zniszczyć. O! Dalaran przyszedł na szczęście z pomocą. A co tutaj robią krasnoludy? Zbierają się. Co robią jednostki Twilight Clanu? Zbierają się. A co robi Forsaken? Forsaken zmierza w kierunku True Horde, która idzie atakować... Malegosa? Czemu wyjdziecie na Malegosa? To jest bez sensu, bo zaraz wyjdzie wam Forsaken na dupę. No oni sobie już czekają. A True Horde? Nic nie robi. Też bym nic nie robił. Dziwię się, że Silverhand nie zdobył tego punktu. Dobra. Budynki są gotowe. Napierdolili tych wieżyczek. Nie wiem, czy to coś mu da. No, zawsze jest to jakiś punkt obronny, no ale... Kurczę, to może być raczej takie słabe. O, krasnoludy w końcu ruszyły na Dark Horde. Zaczęła się walka, zaczęła się ostatnia walka o dominację, jeżeli chodzi o południową część Wschodnich Królestw. Mam zapomnieć za wschód. Tak, Wschodnich Królestw. Eastern Kingdoms NSWE. Tak, dobrze, pamiętam. Garoshan and the power of Yasharas Heart. No. Yasharas. No. Krasnoludy bez problemu dają sobie radę z hordą. Jeżeli... O nie, Makteridon, nie idź tutaj, zablokujesz się. Głupku. Krasnolud to już będzie tylko szedł dalej. A tutaj nie masz już nic wielkiego do zrobienia. Dla krasnoluda to jest tylko kolejne zbieranie leveli. Musisz wycofać tego Makteridona, musisz wycofać swojego Herosa, bo jak go stracisz, to będzie lipa. Nie bardzo dobrze. Weź go jakoś tak na uboczu, żeby mógł w razie czego uciec. A krasnolud, weź kurde te wojska dalej, niech walczą. Ło, mamy upgrade. Nie upgrade, tylko... no w sumie jest ten upgrade, a to jest raczej u krwawych elfów. Widzimy, że krasnoludy naprawdę dają sobie radę. Ale to co to jest? Burning Legion atakuje z zaskoczenia na tyły. Trzeba jak najszybciej pomóc swoim jednostkom. No kurde, jak ja nie lubię Burning Legionu, on zawsze się wpierdala w najmniej potrzebnym momencie. Idź sobie stąd, chuju. Na szczęście. Siema krasnoludów. No tak, ja będę raczej stronniczy, ja lubię krasnoludy, więc będę zawsze po ich stronie. Zniszczcie te portale, żeby nic więcej wam stamtąd nie weszło. Żebyście dalej już mogli zdobywać kolejne punkty. Byłaby bardzo duża szkoda. No tak, mamy to Eyes of Kil'jaeden. Q. No ale to była tylko seta jednostek, a dla Tavrisiana to był kolejny level. No, bo przynajmniej okazja do zdobycia kolejnych punktów expa. Dobra, oni tutaj bardzo dobrze wykorzystuje tego Dagrana Tavrisiana. Zaraz z tego, że on ma ten swój, powiedzmy, totemik, który stawia i może wyleczyć okoliczne jednostki. Bardzo przydatne. Siedzę tutaj, jednostki Forsaken sobie tutaj zbierają, pracują. Tutaj na południu, w końcu Scarlet Crusade zdobyło ten punkt i mogło się przekształcić w Argent Crusade. Tyrion Forbringer
Fordring może w końcu dołączyć do walki. No to był chyba drugi Ashbringer. Tak, on, ja, no nie, oni już nie są w przymierze, to jest bez sensu. Dark Spire, Final Bastion, Dark Horse, Crown, The True Ruins. Zostali zniszczeni. Nefarian, Great Prince of Black Dragonflight has been slain. Aha, czyli tutaj zabili Nefariana. No spoko. Co się dzieje? Joxaron znowu coś odpieprza? Znowu jest gdzieś atak? Joxaron has unleashed the agent of Azeroth. Mac Teridon, Farmer Otlan has fallen in the battle. The Secret Shadow Council has... Dobra. Revealed itself to their demon master from the deep of the Auchidion, the plot and various shames. I teraz, wróćmy do tego, co się tu stało. Tutaj, chyba teraz jest... Nie, nie mam przymierza z Północnym Legionem. Z nikim nie mam. Nie wiem, z kim ty masz teraz może przymierza. Z Forsaken? Chyba nie. Chyba w tym momencie oni są... znani tylko na siebie, ewentualnie Illidari by było dla nich towarzyszem. I no i Shadow Council znajdował się chyba w Black Temple. Tak? Czy nie? Teor Gorfin. Dobra. Nie ma co. Tutaj Taurisian bardzo dobrze sobie poradził jako krasnolud. Bardzo dzielnie walczył, bardzo taktycznie starał się do tego podejść. No tutaj powinien to zniszczyć jeszcze, ale nie wiem, czy on to widzi. Zobaczmy mgłę wojny. No ja widzisz ten portal. Czemu go nie zniszczysz? Głupi głupku. Dobrze, prowadź, prowadź. Pokaż, co teraz możesz zrobić. Punkty kontrolne poprzejmowane. Krasnoludy, 11 punktów kontrolnych. Dobrze, dadzą sobie radę. Dobrze sobie dają radę. Następny kierunek. Twilight Clan znajdujący się tutaj na północnej części. Bodajże tutaj można jeszcze jakieś punkty kontrolne... O, właśnie chyba ten punkt kontrolny krasnoludów zdobyć. Coś takiego, coś było, że nad Twilight Clanem, Dragon Ball Clanem. Fakt faktem, muszą tutaj mieć naprawdę spore ilości wojska. Co jest? Ooo! Katun, swojego agenta wyzwał, żeby zaatakować Arzony Rób! Hej, po co wam to było? Czy krasnoludy dalej to mają? A, to już należy do Dalaranu. No to jest trochę głupie, że tego krasnoludy tamte nie przejęły. No co, tutaj Eripik też by chyba nie przejęły. No, to jest śmieszne. O, kult wraca do gry, ma już z powrotem 5 punktów kontrolnych. Horda też tam troszkę się odbija. Imperium Trójki też troszeczkę, ale widać, że tutaj główne walki będą toczyć się między Forsaken wraz z Burning Legionem oraz Fallen Nerubians przeciwko krwawym elfom połączonym z Argent Crusade i Dalaranem oraz Dark Iron Dwarfsami, krasnoludami ciemnego żelaza. Czy oni teraz będą chcieli iść tutaj? A tutaj już czekają wojska Płonącego Legionu. Nie jest ich za wiele. Raczej krasnolud dałby sobie z tym wszystkim radę. Piflord te... Co? To jest kolejny Mach Teridon? Robią te portale, no kurwa mać. Nikt nie może mi się przeciwstawić. Wow! Deathwing? Ale kto to powiedział? Halo? Materowie drodzy? Tutaj? Nie? Trolle? Nie? A tu? Tyrion? Nie? Kult! Masz tu Aleksandrosa Morgraina? Nie, to też nie to. Tu? Nie. Kurczę. Tu? Też nie. Chociaż może? Tu? Tu? Halo? Tu? Nie. Ty? Kto się komu przeciwstawia? Nie wiem. Halo! Brzmiało to prawie jak flaga. Co, ale chodzi o Mach Teridona? Balnazar? Varimatras? Halo?
Deterok? Masz Book of Mediv? Nie, to masz Księgę Drektara. A czy, kurwa, któryś z wiosny miał Mediva? Halo? Nie wiem. Atakują miasto naszych braci! Co? A, tutaj się coś dzieje. Dalaran dalej próbuje zdobywać jakieś punkty kontrolne. Tutaj jest jakaś informacja. Krasnoludy wkroczyły do Outlandu! Kazak! Kurde, Kazak ma tylko drugi poziom. To niewiele, to bardzo niewiele. To jest niewystarczająca ilość, żeby móc sobie tutaj swawolić i szarżować. Teraz te jednostki, jak ruszyły do boju, to będzie pierdziel. No to mi się wydaje, że krasnoludy mają mimo wszystko o wiele większą przewagę. Kazak jest na o wiele niższym poziomie, zaraz po prostu padnie. Chyba już nawet upadł. Nie, Kazak jest tutaj. Makteridon jest troszeczkę za nim. Dziwię się, że tych jednostek nie wrzucił do walki. Może nie zauważył, może po prostu lagi go złapały. Ja mam tylko 10 FPS-u. Cały czas leczysz te swoje jednostki swoim Dagranem Taurisianem. A Taurisian zwykły z tyłu walczy, atakuje, używa speli. Nie używa, bo po co? Jest tak potężny, że niepotrzebne muszą żadne spele. Trzeba przyznać, że mimo wszystko Legion i Shadow Council. Tak? Führer. A nie, to jest. Jo. Oni są w przymierzu. Trzeba przyznać, że Burning Legion i Shadow Council dają sobie teraz dobrze radę. No, na szczęście teraz dosłali kolejne jednostki, kolejne wojska ruszyły do walki. Mają teraz o wiele większy przepływ obrażeń niż w poprzednim momencie. Ale czy to im da odpowiednio dużo energii i siły, żeby poradzić sobie w walce? Kurczę, może być ciężko. Teraz dużo jednostek walczących z warciu atakuje jednostki strzeleckie. Oj, wydaje mi się, że Krasnolud może w tym momencie przegrać. Tym bardziej, że z tyłu jest ta chmura, która wszystko niszczy. A te jednostki nie atakują. A? Ta chmura blokowała je. Co się dzieje? Fire Elementale się wzięły do walki. Co się dzieje? Jednak Taurisian daje radę. I to potężnie sobie daje radę. Wraz z Dagranem cały czas leczą swoje jednostki. Walka nie przestaje nabierać tempa. Wszystko zniszczyli. Trzeba przyznać, że Kel'Thuzad wykonał teraz bardzo ładną robotę. Pokazał, kto tu rządzi. Może zabrać teraz Warblade of Archimond. O matko, to wydaje 10 sił, 10 agility, 10 ataku. I może Felbeast symulować. Mój ty smutku, teraz to jest już tylko kwestia czasu, zanim krasnoludy przejmą cały Outland. Jeżeli w tym momencie nie dał sobie Płonący Legion wraz z Shadow Council rady, to może być ciężko zrobić cokolwiek. Stop or block. Scourge, stop. Nie wiem, o co chodzi im, ale tutaj cały czas są dosyłane jednostki. Z jednej strony bardzo niedobrze, że cały czas dosyłane wojska do walki, bo to daje tylko przewagę jednostkom krasnoludzkim, zwiększa ich level, a i Taurisian niedługo będzie mógł przyznać Ragnarosa. To jest kwestia praktycznie 3 leveli, a piąty dostanie z kuli. Ale właśnie co się stało? To jest właśnie dobre pytanie. De facto Fallen Nerubian, który był prowadzony przez jakiegoś tam ciecia, już nie istnieje. Tego gracza już nie ma. Natomiast to, co się dzieje na dole w Azure Nerub, no też już nic nie ma. Tutaj już się nic nie znajduje. Fallen Nerubian tak jakby już nie ma. Co się dzieje na północy? Ale ja nie rozumiem, co oni blokują. Pisał to bodajże on. Ile masz punktów? No, masz tylko 2 punkty. Nie wiem. A Forsaken też nie ma. 2, 4, 6, 8, 10. No nie wyszli. Bez sensu. Nie wiem, o co chodzi. Tak czy siak, uj. Wróćmy do ich walki, która jest o wiele ciekawsza niż to, co się dzieje tam między nimi.
Krasnoludy. Ciemnego żelaza dały sobie bez problemu. Bez większych problemów. No, przez chwilę wydawało się, że mogą tego nie przeżyć, ale znaczny przyrost tych małych fire elementali przyczynił się do znacznej zmiany w liczebności, a także w przeważeniu sił na polu walki. Kurczę, gdyby nie te fire elementale, wydaje mi się, że ta walka byłaby z góry przegrana. Bo jednostki strzeleckie były już obijane przez jednostki walczące w zwarciu, a one mają o wiele większą siłę, niżeli oni. Bo zauważcie, tutaj już nie ma praktycznie żadnych golemów. Z tyłu przychodzą dopiero ci Dark Iron Sorcerers. Oni chyba przyzywają te impy. No nie wiem, czy określenie ich impami jest dobre, ale... trzeba przyznać, że robią całkiem niezłą robotę. Jak to wygląda walka dalej? No, krasnoludy to już się rozbudowują bardzo dobrze. Koszary na propsie. Łooo, cofnijcie się, musicie... no moje, tutaj zaspamić ich ilością impów. Zablokować przejście. No, zlurowane jednostki zawsze dobre, to zawsze dobrze, martwe jednostki. O, prawie nie żyje. A to jest świetne, że te krasnoludy są niewidzialne. O kurwa. No i ruszyli. Doszło do walki. No, to jest powolna eliminacja, ale nie cieszmy się tak za bardzo, bo Płonący Legion również ma sporo tego wojska. Zobaczmy, jakie upgrade'y. 4-4. A jakie ma upgrade'y krasnolud? 2-3. Jest to mała różnica niby, ale jednak może ona znacząco wpłynąć na przebieg walki. No, wypuszczone jednostki zbyt do przodu mogą nie dać sobie rady. Tym bardziej, że tutaj jednostki strzeleckie blokują jednostki walczące wręcz. Kurczę, cofnij to, cofnij. Jeżeli tego nie cofniesz, to zginiesz. Legion ma tutaj o wiele lepsze pole do popisu. Ja boję się, że teraz może być naprawdę ciężko. Co się dzieje? Czyżby Yogg-Saron znowu się gdzieś pojawił? Teoretycznie powinienem być tym. A! Wróć! Coś tam się pokazało. Czyżby Yogg-Saron się tutaj pojawił? Nie! Może tutaj? Może nie? Nie wiem. Kurczę, co tu się dzieje? Na szczęście, jedno mogę powiedzieć. Dalaran ma Kalsegosa i swoje smoki, więc teraz troszeczkę odwrócą się losy i dzieje naszych tutaj przyjaciół, nieprzyjaciół. Chociaż ja na ich miejscu, wiedząc, że nie ma już jednostek Forsaken, nie ma już w ogóle tego przeciwnika, zająłbym całą północ. Całą północ bym zajął, cały Northrend, Sholazar Basin, Koronę Mrozu, etc. Wszystko w Northrend bym pozajmował, będąc właśnie Vermest Akhordem. No. Ale żeby tutaj być wrednym, chamskim i nieprzyjemnym youtuberem, to co się tutaj stanie, jak rozwiąże się cała ta walka, cała ta batalia, dowiecie się już w następnym odcinku. Tych odcinków chyba będą jeszcze ze dwa. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.